Przed montażem sprawdzamy poprawność zamknięcia i otwarcia klap. Klapy wyposażone są w korbki umożliwiające jej otwieranie i zamykanie. Sprawdzenie klap za pomocą testera to wygodniejsza forma testowania. Następnie przechodzimy do przycięcia rur. W przypadku klapy szybkiego montażu KTQO rurę przycinamy równo z powierzchnią ściany. Dla klap montowanych klasycznie rurę należy skrócić tak, aby oś przegrody klapy zlokalizowana była w ścianie, zgodnie z instrukcją montażu od producenta. Dla klapy KTQO montaż na powierzchni ściany żelbetowej wymaga nawiercenia otworów, czego nie wykonuje się dla ścian murowanych oraz podatnych. Klapę wsuwamy do otworu rury. Ustawiamy ją równo przy pomocy poziomicy. W ścianie nawiercamy otwory. Nanosimy uszczelniacz dookoła otworu. Wsuwamy klapę i przykręcamy do ściany. Dla klap KTQO niezbędny jest montaż wyzwalacza w rurze. Musi się on znaleźć maksymalnie 175 mm od ściany, a jego lokalizacja na obwodzie powinna umożliwić dogodny dostęp serwisowy. Klapę KTM wsuwamy w przygotowany otwór w ścianie. Na klapę KTM od strony siłownika wsuwamy odcięty fragment rury. Rurę zakładamy na zewnętrzne podwieszenie. Podwieszenie skręcamy na sztywno. Klapę ustawiamy centrycznie w otworze, a siłownik w pożądanej pozycji. Ścianę należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem na czas dalszego montażu. Do montażu klapy KTMO potrzebujemy zaprawy murarskiej, którą wypełniamy powierzchnię między ścianą a rurą. Otwór dookoła klapy wypełniamy zaprawą. Zaczynamy od strony siłownika. Wciskając zaprawę możliwie głęboko, stopniowo wypełniamy otwór na obwodzie. Z drugiej strony ściany również wypełniamy otwór zaprawą. Wstępne wyschnięcie zaprawy to czas od 24 do 48 godzin. W zależności od szerokości szczeliny, czas pełnego wyschnięcia zaprawy wynosi od 7 do 28 dni. Główna różnica między klapami KTQO i KTMO to czas montażu. Czas montażu klapy KTQO to około 20 minut lub mniej dla ścian murowanych oraz podatnych. Po tym czasie klapa jest gotowa do pracy. Czas montażu klap KTMO to około 45 minut plus okres wyschnięcia zaprawy murarskiej. Klapa KTMO powinna być gotowa do pracy po 2 dniach, jeżeli szczelina nie wymagała użycia większej ilości zaprawy niż na naszym przykładzie.